Dobra, w końcu dojechali saperzy. No jest druga gdzieś w śmietniku i szukają, dlatego poszerzyli. Także nie przestraszą nas. Jakoś tak słabo ubrany jak na sapera. Ale ja nie wiem jak saper jest ubrany. No na pewno nie tak lajtowo. Co myślisz o tym? Jakoś tak lajtowo ubrany jak na sapera, nie? O, ten plastikowy kufer, nie? Plastik. Wiktoria, będziesz tu stała? Ja idę tu tylko. Ty mnie kochasz? Ja wiem. No wiem, z takim jakimś plastikiem. Czy zapakuje to do walizki? Nie wiem. Czy walizka jest antywybuchowa? No właśnie, trzeba to nagrać. Ale przez nas, ale popatrz, to jest 15 sekund. Po 15 sekundach to szkoda, że przyszło, żeby go zamknąć. Zęby by stracił i lubi się taki bohater za rok, czy za parę miesięcy się okaże. Jakby zęby stracił, to łamany miał. To był po latnej szosze. Ale co mnie to obchodzi? Ale chuj mnie odchodzi, co? To był ukrop. Łamany po mnie. Rozpierdolony. Ja mówię ukrop. Biegnie tu kręć. Ale zobaczycie, powiedzą jutro w mediach, że to był przypadek, gdyby chory psychiczny człowiek. Szkoda, że ten chory psychiczny człowiek nie, wiesz co powiedzą? Tej daty, praktycznie. Wiesz co powiedzą? Powiedzą, że policja zrobiła prowokację, żeby rozglądać. Nie, ja myślę, że to jest ten krzyk w pedałenie 24. A skąd to masz? Trzeba takiego gościa złapać na ulicy, go złapiemy. Ja mam tylko zdjęć. A skąd masz? Różnych. A skąd masz? No mama mi wysłała, nie wiem co się dzieje. Jeb, dobre, dobre. Jakie jest to zdjęcie? Dobre, poprzesyłaj mi to później. A na pewno to puszczą. Ciekawe ile po latach taki człowiek. Ale chyba, że właśnie ze skórki. No słuchajcie, przecież Budka pod ambasadą rosyjską, kto spadł? No wiadomo kto. Na policję.
To spadnie. Nie, że on, to że została spalona, tak, w polecenie ministra. Wiktoria, chodź ze mną tam na drugą stronę ulicy. Tam będzie widać po drugiej, z drugiej strony ulicy między... Nie, między sukami jest przestrzał taki. Ale tam będzie widać, no. Ale czy nie ma pracy, w tym momencie wszystko zamknięte. Tam, możemy kupić? A, bo to że wyganiają nas, żebyśmy nie widzieli, jak rozbrajają. No, to niebezpieczne. Znaczy nie wsadzili, to mój. Znaczy tam są dalej ode mnie ludzie. Ja też bym zjadła. No i widzicie, pamiętają strefę. Proszę, nie dzwońcie do mnie, bo ja mam na telefonie, jak nie mam numer telefonu, mam live'a prowadzę. Ja wiem, słuchajcie, no wysyłaj nas tej strefy. Jak dało się zauważyć, była tam 24 mały pojazd. Już ich wypoczyłem. Wydaje się, że...
Zadzwoń do mamy, bo mi są na relacji. Tego sapera. Drugi saper tam z policjantami na placu, na chodniku. No, saperzy tam pracują. Saperzy, tak? Mhm. Pogadałaś? No, teraz mi Monika wysłała 30 zdjęć. No, bo ona tak wysyła. Dobrze, dobrze. Teraz przyszedł drugi saper. Idzie tam trzech policjantów, ale to chyba do restauracji. Dzień dobry, a co pani tu robi? Nie wiem. Nie wiem. Jezus Maria, jak wieje. No, wieje, wieje. Zrobiłam sobie zdjęcie z policjantem. Fajnie. W sensie na tle, ja też lubię takie tło mieć. A, tu ich też widzicie, spoko. Często macie takie akcje? Często macie takie akcje? Gdzie razy, skąd tam jedziemy? Dzisiaj rozpuszczamy plany. No ale takie, żeby podkładali jakieś niewypały. Ale jest to, proszę pani. Thank you.
nazwę. No, no, ten mural. No. Czy chcesz? No, chcielibyśmy go zobaczyć, żeby jakieś zdjęcia porobić, no. Jak na przykład jak jesteś płacili obraz, to się nazwam. A ten stoi, ja nie. Ale muszę postawić się. Właśnie bombowo, nie? No, bombowy wyjazd. Właśnie, tutaj nic, nawet restauracja, wiesz, kamienice. Jakie będziesz miała wspomnienia? No pierwszy raz w Warszawie i normalnie bombowo. No, Konrad napisał, ja miałem taką akcję, jak w 2006 roku byłem w Woju, jakiś debil zadzwonił, że na bloku trzeciej kompanii jest bomba. Miałem akurat służbę na BP. Masę. Ja tu mam screeny, jakie ulewy zapowiadali. Do jedzenia na wynoscie. No nie. Dobra, to chodźmy w tamtą stronę. Dobra. Okej. Okay. Dobra, idziemy sobie coś wziąć do jedzenia. Także bombowa akcja. Jezus, piękne pamiątki. Po prostu, ja nie wiem. To co, na razie się rozłączę. Na razie się rozłączę. No i zobaczymy, jak zjemy, to może już rozbroją to coś. Także się połączę. No to narra.